Ach, cóż za wspaniały dzień na pontonowy spływ na mokradłach. Gdyby nie komary, byłoby wręcz idealnie. Tylko nie wiedzieć czemu, im dalej zapuszczasz się na bagna, tym coraz większe stają się te irytujące owady. Na początku były ledwie zauważalne, a teraz mają rozmiar kciuka. Słyszysz, jak brzęczą, przelatując ci koło głowy. Postanawiasz zapuścić się dalej, by zbadać przyczynę ich nienaturalnej wielkości. W pewnym momencie trafiasz na brzęczący rój komarów wielkości dłoni. Owady cię zauważają i ruszają w twoim kierunku. Chwytasz gałąź i próbujesz je przegonić. Biegniesz z powrotem do pontonu i próbujesz uciec, ale one lecą za tobą. Kilku udało się nawet na tobie usiąść. Odganiasz je, ale nie wiadomo skąd pojawia się chmara komarów wielkości piłki do koszykówki. Odpalasz silnik i pędzisz w stronę miasta. Docierasz na miejsce, a tam rozgrywa się istne pandemonium. Wszyscy w panice uciekają przed olbrzymimi komarami. Niektóre przypominają rozmiarem ogromne psy. Część osób chowa się pod piknikowymi stołami, a inni pakują się do samochodów i odjeżdżają. Wysiadasz z pontonu i razem z tłumem ludzi biegniesz do pobliskiego sklepu. Pracownicy zamykają drzwi. W witrynach widać mnożące się komary. Stają się coraz większe. W pewnym momencie pojawia się nawet owad wielkości samochodu. Jest tak potężny, że przy lądowaniu miażdży auto. Wszyscy w sklepie trzęsą się ze strachu. Starasz się uspokoić i nieco uciszyć towarzystwo. Komary lądują na szybach, odcinając dostęp do naturalnego światła. W środku robi się ciemno. Ktoś podkręca głośność w telewizorze, by wysłuchać najnowszych wiadomości. Komary sieją spustoszenie na całym kontynencie, niszczą naturalne zasoby i wdzierają się do miast. Wszystkich uprasza się, by pozostali w domach do odwołania. Komary zauważyły, że w sklepie siedzą ludzie i próbują wedrzeć się do środka. Owad wielkości samochodu lata po niebie, nieświadomy tego, co dzieje się w dole. Nagle na zapleczu rozlega się jakiś hałas. Pracownicy sklepu przypominają sobie, że zapomnieli zamknąć drzwi na klucz. Do środka wlatuje ogromny komar i wszystko przewraca. Ludzie biegają spanikowani, rzucając w niego wszystkim, co mają pod ręką. Ktoś dorwał gaśnicę i pryskał owada tak długo, aż ten wycofał się na zaplecze. Sprzedawca zamknął i zabarykadował drzwi, by już żaden komar nie wdarł się do środka. Rozpoczęło się nerwowe oczekiwanie. W telewizji nadają transmisję na żywo o wszechobecnych latających potworach. Helikopter musi lądować, bo po niebie panoszą się wielkie owady. Wszyscy wzdrygają się na dźwięk brzęczenia kotłujących się na zapleczu komarów. Mijają godziny, a owadów wciąż przybywa. Na zewnątrz nie uświadczysz żywej duszy, a większość infrastruktury w miastach i parkach została zniszczona lub opanowana przez olbrzymie owady. Część osób raczy się dostępnym w sklepie pożywieniem, a inni korzystają z okazji, by się zdrzemnąć. Relacje na żywo przerywa komunikat z ostatniej chwili. W okolice piknikowego pola zostaną wysłane opancerzone autobusy, by ewakuować ludzi. Nie podjadą jednak w najbardziej opanowane przez komary miejsca, bo to zbyt niebezpieczne. Aby skorzystać z szansy na ucieczkę, trzeba pojawić się za 2 godziny na autostradzie. Wszyscy próbują dodzwonić się do swoich bliskich, ale wieże telefonii komórkowej zostały powalone i sieć padła. Komar, który włamał się do środka, zniszczył jedyny telefon stacjonarny. Ludzie spierają się o to, czy lepiej zostać na miejscu, czy ruszyć na autostradę. A komarów przybywa. Wypełniają ostatnie skrawki nieba, aż w końcu całkowicie przysłaniają słońce. Ludzie dzielą się na 2 grupy. Jedna z nich postanawia ruszyć na autobus, a druga zostać. Pracownicy sklepu znają skrót wiodący na autostradę. Problem polega na tym, że dotarcie tam pieszo zajmie około 20 minut, a do dyspozycji nie ma żadnych samochodów. Ponadto trasa nie należy do najłatwiejszych. Najpierw trzeba uciec głównym wyjściem i przedrzeć się przez gęsty las za śmietnikami. Za labiryntem drzew stoi budynek, pod którym znajdują się kanały. Prowadzą one do jeziora leżącego w pobliżu autostrady. Pierwsza grupa osób zbiera się do drogi, gromadząc wszelkie niezbędne środki. Z każdą sekundą na niebie przybywa komarów. Ludzie zbroją się we wszystko, co tylko wpada im w dłonie. Dwutlenek węgla, który wydobywa się z płuc przy każdym wydechu, wabi komary. Owady doskonale wiedzą, że jego źródło znajduje się w sklepie. Wszyscy są już gotowi do drogi. Pozostaje tylko zapalić prowizoryczne pochodnie. Ludzie moczą je w rozpałce do grilla, żeby się jak najdłużej tliły. Ty też postanowiłeś dołączyć do grupy uciekinierów. Drzwi się otwierają i wszyscy czmychają w pośpiechu za śmietnik. Komary próbują atakować, ale dym z pochodni je odstrasza. Coraz więcej owadów wypełnia każdą dostępną przestrzeń.
Sporo osób było zmuszonych wrócić do sklepu, nie dali rady ominąć śmietników. Ty wraz z pozostałymi zdołałeś dotrzeć do budynku za lasem. Okazuje się jednak, że drzwi są zamknięte i nie ma ich jak otworzyć. Na szczęście macie plan B. Musicie wybić szybę i wczołgać się do środka. Łapiesz kamień i rzucasz nim w okno. Jedyny minus jest taki, że komary mogą wlecieć za wami. Ale skoro nie ma innego wyjścia, trzeba wcielić ten plan w życie. Udaje wam się wejść do środka. Biegniecie do piwnicy, by odszukać zejście do kanałów. Udało się. Schodzicie na dół. Co prawda nie ma tam komarów, ale towarzyszą wam szczury. Brodzicie po kolana w ściekach, poruszając się z nurtem. Jeszcze tylko kilka minut i traficie do ujścia. Okazuje się, że kanał nie prowadzi do jeziora, ale jeszcze głębiej, do sieci wodno-kanalizacyjnej. Niezrażeni przecie do przodu. W pewnym momencie waszym oczom ukazuje się wylot kanału. Wychodzicie na zewnątrz. Znajdujecie się w jakimś zbiorniku na mokradłach, do którego trafiają ścieki. Sęk w tym, że oddaliliście się od autostrady, a czas ucieka. Dookoła lata coraz więcej komarów, ale na szczęście was omijają. W wodzie kotłują się jakieś dziwne stworzenia wielkości kotów. To małe komary, a raczej ich larwy. Są coraz bliżej. Wszyscy czym prędzej płyniecie do brzegu. Ogromny komar alfa wzbija się w powietrze i nurkuje, by porwać jednego z was, ale na szczęście chybił. Wychodzicie na gęsto zaleśniony, podmokły teren. Olbrzymie komary się tu nie przedrą. Dla ochrony zasłaniacie się gałęziami. Zostało 15 minut do przybycia autobusu. Ponieważ komary nie są w stanie wlecieć do zagajnika, będzie to idealne miejsce na przeczekanie. Zapada mrok, a autobusu nadal nie widać. Minęły 3 godziny i nic się nie wydarzyło. Komary brzęczą, a pod gęstymi krzakami zaczyna się robić coraz bardziej niewygodnie. Po chwili na autostradzie rozlega się warkot silnika, a w oddali widać światła. Wszyscy zrywają się w stronę pojazdu, ale ty ich powstrzymujesz, by nie zwabić komarów. Zgłaszasz się na ochotnika, by po cichu się zakraść i zatrzymać autobus. Dzięki temu pozostali będą mogli niezauważenie przemknąć za tobą. Odgarniasz gałęzie, ostrożnie omijasz chrust i czołgasz się do drogi. Starasz się wstrzymywać oddech, by nie zwabić komarów głośnym sapaniem. Docierasz do pobocza, stajesz na środku drogi i wymachujesz ramionami. Pojazd się zatrzymuje, drzwi się otwierają, a ty dajesz sygnał pozostałym do biegu. Wreszcie wszyscy siedzą bezpiecznie w środku. Kilka komarów zauważyło autobus i przystąpiło do ataku, ale na szczęście nie są w stanie przebić się przez wytrzymały pancerz pojazdu. Ruszacie dalej, po drodze wypatrując innych ludzi. Nagle przed wami ląduje istny Goliat. Na widok komara wielkości samolotu kierowca się zatrzymuje. Potwór patrzy prosto na ciebie, szykuje się do ofensywy. Kierowca wciska gaz do dechy i przejeżdża mu pod nogami. Komar podrywa się i próbuje złapać autobus, ale wjeżdżacie do tunelu prowadzącego na drugą stronę góry. Po kilku minutach docieracie na otwartą przestrzeń pozbawioną drzew i budynków. Autobus pędzi, omijając przeszkody. Wreszcie docieracie do sklepu spożywczego, w którym ukrywaliście się na samym początku. Drzwi pojazdu się otwierają i wszyscy wsiadają do środka, by udać się w bezpieczne miejsce. Prowadzący akcję ewakuacyjną informują was, że olbrzymie owady opanowały cały świat. Po drodze widzisz hybrydę komara, który ma dwie głowy i ogon skorpiona. Mierzy tyle, co Statua Wolności i szykuje się do ataku. Nie wiadomo, co jest przyczyną nienaturalnego wzrostu komarów, ale cokolwiek to jest, zmienia je też w mutanty i hybrydy. A zapowiadał się taki fajny poniedziałek. Siedzisz w samochodzie na parkingu kosmicznego centrum handlowego. Dopiero co kupiłeś prezent dla swojej siostry i powinieneś jeszcze zdążyć na przyjęcie urodzinowe, chociaż musisz czekać w kolejce do wyjazdu, bowiem w centrum panuje akurat olbrzymi ruch. Wreszcie dojeżdżasz do bramki. Naciskając przycisk przy kierownicy, włączasz poduszkę grawitacyjną, która umożliwia pojazdowi unoszenie się kilkanaście centymetrów nad ziemią. Koła zgrabnie chowają się w podwozie, natomiast z tyłu wysuwa się duża turbina. Przednia szyba zamienia się w konsolę dotykową, rozświetloną przyciskami i ekranami. Gdy bramka staje otworem, turbina pluje płomieniem, a ty ruszasz z parkingu prosto w przestrzeń kosmiczną. Tysiące latających pojazdów mijają cię na niewidzialnej kosmicznej autostradzie. Oddalasz się od centrum handlowego, które przypomina z wyglądu stację kosmiczną, tyle że otoczoną hologramami reklamowymi. Po drodze musisz jeszcze zahaczyć o warsztat na Marsie, żeby zajrzeli ci do silnika. Program nawigacyjny natychmiast wyznacza optymalną trasę na czerwoną planetę. Jesteś daleko od ziemskiej orbity, więc droga zajmie tylko kilka godzin. Aktywujesz autopilota i postanawiasz się zdrzemnąć.
Jest rok 2048. Populacja Ziemi przekroczyła 20 miliardów i dla wszystkich nie wystarcza już miejsca. Ludzkość nie jest jeszcze gotowa na kolonizację innych planet, a zatem skupia się na budowie ogromnych stacji kosmicznych, co odciąża planetę o ponad połowę mieszkańców. Stacje wyglądają jak monumentalne pierścienie, imitują ziemską atmosferę, posiadają sztuczną grawitację, a nawet roślinność. Mieszkańcy stacji czasami odwiedzają rodzimą planetę, jednak transport jest bardzo kosztowny i niewygodny. Wymusiło to kolejny skok technologiczny – latający samochód napędzany turbiną reakcyjną. Kilka lat później następuje wreszcie kolonizacja Księżyca i Marsa. Teraz dotarcie na czerwoną planetę jest równie łatwe, co przejażdżka do sąsiedniego miasta. Samochody latają po wytyczonych trasach na podobieństwo pasaży lotniczych. Cyfrowy zapis drogi widać jedynie przez skomputeryzowaną konsolę na szybie. Oczywiście w kosmosie można podróżować w dowolnym kierunku, ale udając się do określonych lokalizacji, na przykład centrum handlowe lub księżyc, należy trzymać się wyznaczonych szlaków komunikacyjnych. Budzisz się, gdy za szybą widnieje już Mars. Kolonia wciąż jest niewielka. Ludzi zniechęca nieprzyjazna atmosfera i trudne warunki pogodowe. Mimo to działa tutaj największy serwis samochodowy oraz najlepszy park rozrywki w całym Układzie Słonecznym. W kolejce do tych dwóch miejsc tworzą się wielogodzinne kosmiczne korki. Konsola sygnalizuje jakiś problem z turbiną. Chcąc nie chcąc wkładasz skafander, chwytasz laserowy śrubokręt i wysiadasz z samochodu. Sięgasz do turbiny, usiłując zidentyfikować problem. Wokół znajdują się tysiące pojazdów podobnych do twojego. Kierowcy znudzeni staniem w korku ziewają, słuchają muzyki albo oglądają filmy. Wsiadasz z powrotem do samochodu i powolutku posuwasz się naprzód. Zdarza się, że turbina odmawia posłuszeństwa na środku kosmicznej autostrady. W takim wypadku system przełącza się w tryb awaryjny, a komputer automatycznie zgłasza awarię do najbliższej ekipy naprawczej. Możesz teraz tylko dryfować poza autostradą, czekając na mechaników, którzy przeholują pojazd do pobliskiego warsztatu. W kabinie masz zapas tlenu na kilka dni, a nawet gdyby go zabrakło, możesz zawsze poprosić o pomoc przez internet. Przeciętny kierowca chętnie podzieli się zapasem tlenu, bo wie, że kiedyś sam może znaleźć się w podobnej sytuacji. Wreszcie docierasz do stacji obsługi pojazdów. Pracownicy sprawnie montują nowy, superreakcyjny silnik i naprawiają turbinę. Zostało ci niewiele czasu, a obiecałeś siostrze, że tym razem się nie spóźnisz. Siadasz za kółkiem i wylatujesz z marsjańskiej orbity na pełnej prędkości. Nowy silnik działa cichutko, płynnie i bez najmniejszych wstrząsów. Przyspieszasz jeszcze bardziej i suniesz jak błyskawica niemal pustą autostradą. Po drodze mijasz całe mnóstwo nachalnych satelitów reklamowych. Całe szczęście, że twój komputer samochodowy wyposażony jest w odpowiedni program blokujący reklamy. Po włączeniu programu banery reklamowe stają się niewidoczne przez szybę. Wreszcie na horyzoncie pojawia się błękitna kropka. To Ziemia. W tym momencie przypominasz sobie, że przed pójściem na przyjęcie powinieneś nakarmić psa. Skręcasz na Księżyc, gdzie rok temu dość tanio kupiłeś niewielki dom. Ludzkość nie posiada jeszcze technologii umożliwiającej zmianę atmosfery całej planety. Na Księżycu i na Marsie mieszka się pod specjalnymi kopułami. Twoja kopuła mieści budynek mieszkalny, basen oraz ogród, w tym mały ogródek warzywny. Kiedyś, aby odpocząć od wielkomiejskiego życia, uciekało się na wieś, a teraz wszyscy kupują doby na Księżycu. Wlatujesz przez kopułę, umiejętnie osadzając pojazd na lądowisku. Przed domem witasz się z Astro i wrzucasz mu karmę do miski. Mieszkasz tu tymczasowo, gdyż twoje mieszkanie na kosmicznym pierścieniu jest obecnie remontowane. Widzisz inne samochody wlatujące i wylatujące z pobliskich kopuł. Niektóre z nich to luksusowe gabloty wyposażone w duże poduszki grawitacyjne oraz ultrareakcyjne silniki. 10-krotnie przekraczają prędkość dźwięku, a wszystkimi systemami zarządza zintegrowana sztuczna inteligencja. Z drugiej strony, na kosmicznych drogach można też spotkać gruchoty starej generacji. Zwykłe samochody z prowizorycznie zamontowanym silnikiem reakcyjnym oraz karoserią pokrytą warstwą miedzi, żelaza i srebra, co umożliwia poruszanie się w próżni. Dużą popularnością cieszą się taksówki.
Ze względu na niemiłosiernie zakorkowany ruch uliczny na Ziemi, przejazd na Księżyc okazuje się często tańszy niż dostanie się z jednego końca miasta na drugi. Po kosmicznych drogach latają ponadto autobusy. Codziennie odbywa się kilka kursów na trasie Ziemia-Księżyc-Mars. Na Marsie wciąż powstaje nowa infrastruktura. Stacje obsługi pojazdów oraz park rozrywki już działają, a obecnie na etapie budowy znajduje się centrum naukowe, gdzie mają się odbywać badania nad napędem do podróży międzygwiezdnych. Do takich projektów budowlanych potrzeba dużo materiałów konstrukcyjnych, a zatem kilka razy w tygodniu z Ziemi na Marsa na oddzielnej trasie latają długie pociągi. Początkowo pociągi przewoziły pasażerów, ale okazało się, że to się nie opłaca, skoro taniej i szybciej można się dostać na czerwoną planetę własnym samochodem czy nawet autobusem. Opuszczasz Księżyc, zmierzając prosto na Ziemię. Komputer informuje, że kończy ci się paliwo, więc zatrzymujesz jeszcze na chwilkę na stacji, żeby zatankować. Gęsto rozmieszczone stacje paliw są bezobsługowe, kontrolowane przez sztuczną inteligencję. Pompa paliwowa zostaje automatycznie podłączona do baku twojego samochodu. Super reakcyjny silnik zamiast benzyny spala udoskonalone paliwo odrzutowe. Jednym ruchem na panelu dotykowym przelewasz odpowiednią kwotę i odlatujesz. Na Ziemię prowadzą dosłownie setki cyfrowych autostrad, a każda z nich jest zapchana samochodami. Ech, znowu korki. W górnej warstwie atmosfery znajdują się punkty kontrolne, gdzie urzędnicy sprawdzają dokumenty oraz przeglądają zawartość bagażników. Czekasz na swoją kolej, obserwując śmieciarki. Przy tak intensywnym ruchu nic dziwnego, że ziemska orbita jest bardziej zaśmiecona niż kiedykolwiek przedtem. Odpadki zbierane są przez zautomatyzowane śmieciarki do wielkich kontenerów. Z dala, od orbity, pełne kontenery są odczepiane od śmieciarek. Następnie na własnym napędzie wylatują poza Układ Słoneczny, gdzie ich zawartość spalana jest od wewnątrz. W końcu zostajesz przepuszczony przez ostatni punkt kontrolny i docierasz do środkowych warstw atmosfery. W 2048 stara dobra Ziemia wygląda jak wyciągnięta z kart powieści cyberpunkowej. Specjalne pojazdy rozpraszają chmury, aby poprawić widoczność w ruchu lotniczym. Latające wozy strażackie pędzą w kierunku jednej ze stacji, gdzie wybuchł pożar. Przestrzeń powietrzna roi się wprost od stacji paliw, hoteli, kin oraz centrów handlowych. Wlatujesz na parking, na który przeznaczono cały strzelisty wieżowiec. Ludzie zostawiają swoje samochody na jednym z 80 pięter, po czym windami zjeżdżają na poziom ulicy. Szczęśliwie udaje ci się znaleźć wolne miejsce w pobliżu mieszkania twojej siostry. Lądujesz i sięgasz na fotel pasażera po paczkę. O nie, musiałeś zostawić prezent na Księżycu. Spacerujesz po parku ze swoim ukochanym pudelkiem. Rzucasz piłkę, a zwierzak biegnie za nią i przynosi z powrotem. Rzucasz ponownie, a ten wesoło goni w jej kierunku. Nagle się zatrzymuje. Zabiera w bezruchu, chwilę drży, a potem rozgląda się i patrzy na ciebie. Aport, Śnieżek, ale psiak nie słucha. Podchodzisz do piłki, podnosisz ją i patrzysz na swojego pupila. Śnieżek spogląda na ciebie uważnie, rzucasz piłkę tuż obok niego. Aport, pies kładzie na niej łapę, po czym przecząco kręci łebkiem. Czujesz lekkie przerażenie i rozglądasz się wokół. Widzisz, że inni w parku też mają problemy ze swoimi podopiecznymi. Kilka psów szczeka na swoich właścicieli, ktoś biega po trawniku. Pudel patrzy na ciebie, jakbyś zrobił coś złego, po czym odchodzi. Biegniesz za nim, prosząc, żeby wrócił. Wychodzisz z parku i zauważasz, że jesteś na środku drogi. Słyszysz pisk opon. Jacyś ludzie biegną w twoim kierunku, są wystraszeni. Próbujesz spytać, co się stało, ale po chwili już wiesz. Na drodze pojawia się kilka słoni, zebr, lwów i goryli. Skaczą na samochody, niszczą hydranty, przewracają ludzi. Słonie trąbią przeraźliwie. Gdy przebiegają obok ciebie, zauważasz pingwiny siedzące na ich grzbietach. Nie zapominasz jednak o Śnieżku i postanawiasz odnaleźć psa. Włóczysz się po ulicach, spotykając po drodze innych, którzy też zgubili swoje zwierzęta. Twój telefon nieustannie wibruje od przychodzących SMS-ów. Znajomi piszą, żebyś koniecznie sprawdził wiadomości. Włączasz przeglądarkę internetową i orientujesz się, że zwierzęta na całym świecie zaczęły się dziwnie zachowywać.
Widzisz filmik z pandą wsiadającą do czyjegoś samochodu i odjeżdżającą w siną dal. Na innym widać kilka wilków stojących w kolejce do kasy w supermarkecie. Szympansy wybiegają ze sklepu z górami książek. Na innym filmiku foki spychają rybaka z łodzi. Trójka kelnerów siedzi w rogu restauracji, a wokół krążą ryczące lwy. Jeden z nich kładzie łapę na menu, zupełnie jakby chciał zamówić jakieś danie. Nie zauważasz stojącej obok ciebie żyrafy. Pochyla głowę i też ogląda filmik na twoim telefonie. Krzyczysz i uciekasz. Zbliżasz się do domu i widzisz Śnieżka. Otacza go kilka bezdomnych psów i kotów. Zwierzęta wyglądają, jakby porozumiewały się ze sobą, ale gdy cię zauważają, natychmiast uciekają. Wchodzisz do domu ze Śnieżkiem, podgrzewasz sobie obiad i wsypujesz psu do miski suchą karmę. Jednak psiak nie chce jeść. Wskazuje łapką na twój talerz, wskakuje na krzesło przy stole i czeka, aż podasz mu taki sam posiłek jak twój. Trochę to dziwne, ale podajesz mu danie i siadasz obok psa. Po obiedzie Śnieżek biegnie do salonu i siada przy komodzie. Otwierasz ją. Pies wskazuje nosem na drugą szufladę. Jest tam kilka czystych kartek papieru. Wyjmujesz jedną, a Śnieżek wskakuje na stolik, z którego pyszczkiem zabiera jeden z długopisów. Trzyma go zębami i rysuje coś na kartce. Po 5 minutach spoglądasz na jego dzieło i odkrywasz, że to wcale nie jest rysunek, a koślawy napis. Teraz wszystko rozumiem. Patrzysz na pudla, który potakuje głową. Od tej chwili życie ludzi na całym świecie ulega drastycznym zmianom. Zwierzęta stały się rozumne. Wszystkie ssaki na ziemi są teraz tak inteligentne jak ludzie. Psy już nie chodzą na spacery do parku na smyczach. Wiele zwierząt ucieka od swych właścicieli i już nie wraca. Inne pozostają w domach, ale pod pewnymi warunkami. Chcą jeść to samo co ich właściciele, spać na oddzielnych łóżkach, wybierać seriale i wychodzić na spacery, kiedy tylko zechcą. Uczeni z całego świata proponują różnym ssakom testy na inteligencję. Zebry wystukują kopytami znane melodie. Goryle doskonale malują i piszą. Byki rysują rogami figury geometryczne w piasku. Gdy tylko ludzie rozumieją, że zwierzęta stały się inteligentne, postanawiają wypuścić je na wolność. Świnie, owce, krowy i inne zwierzęta hodowlane wybiegają z gospodarstw i pastwisk. Chcą być wolne. Ze sklepów znikają produkty mięsne. Produkcja mleka drastycznie spada, bo nie każda krowa chce się nim dzielić z ludźmi. Zwierzęta otrzymały wolność, ale to nie wystarczy. Chcą powiedzieć coś ważnego, jednak nie potrafią, ponieważ ich struny głosowe nie są przystosowane do mówienia. Aby rozwiązać ten problem, uczeni tworzą obrożę, która czyta aktywność mózgową zwierząt i konwertuje ich myśli na ludzką mowę. Teraz ssaki mogą mówić głosem robota. Miliony dzikich i udomowionych zwierząt na całym świecie wychodzą z lasów i dżungli. Dziennikarze zbierają się wokół nich z kamerami. Lama z obrożą na szyi podchodzi do mikrofonu i oznajmia, że planeta należy nie tylko do ludzi, ale również do zwierząt. Od dziś ludzie mają kategoryczny zakaz działania na szkodę natury. Jeśli pogwałcą jakikolwiek zapis w umowie, zwierzęta zaczną dewastować miasta. Zwierzęta i ludzie podpisują 500-stronnicową deklarację praw. Niektóre ssaki osiedlają się w lasach i dżunglach, jednak wiele z nich decyduje się egzystować w wygodzie miejskiego środowiska. Mija kilka lat. Ludzie i zwierzęta przyzwyczajają się do nowego trybu życia. Każdy zwierzak żyjący z człowiekiem nosi obrożę wspomagającą mowę. Dzięki temu mogą nie tylko porozumiewać się z ludźmi, ale też być pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Typowym widokiem stały się wilki pracujące jako listonosze czy kurierzy. Antylopy pracują jako trenerzy na boiskach i bieżniach. Orangutany są bibliotekarzami. Jeden z nietoperzy został popularnym DJ-em, który organizuje najlepsze imprezy techno. Dzięki obrożom ludzie sporo nauczyli się o zwierzętach. Okazuje się, że byki są szarmanckimi dżentelmenami i gardzą agresją. Lwy przyznają, że uwielbiają popularność. Chcą być aktorami, pisarzami czy muzykami.
Niedźwiedzie są najbardziej leniwymi zwierzętami na świecie. Okazuje się, że nienawidzą polowań i uwielbiają spać. Dlatego ich sen zimowy trwa wiele miesięcy. Lemury i skoczki pustynne martwią się przyszłością planety. Są politykami lub prezesami dużych firm informatycznych. Koty zaskoczyły ludzi najbardziej. Okazuje się, że od zawsze były inteligentne, ale nie mówiły nam o tym, bo zadowala je poziom ich dotychczasowego życia. W wielu krajach otaczano je najwyższym szacunkiem już od starożytności. Całe dnie przesiadują w domach, relaksują się i pławią w promieniach słońca. Ludzie je kochają i zapewniają im wyżywienie. Sielskie życie. Gdy otrzymały obroże, powiedziały, że nie chcą niczego zmieniać. Największe domy mody zatrudniają zwierzęta w roli modeli. Na okładkach magazynów można teraz zobaczyć w stylowych kreacjach lwy, goryle, słonie, lemury czy koale. Wieloryby i delfiny też są ssakami. One również stały się inteligentne. Mimo to ich styl życia nie uległ większym zmianom. Wciąż uwielbiają pływać w morzach i oceanach. Pewnego dnia ludzie postanowili przeprowadzić wywiad z płetwalem błękitnym, największym ssakiem na świecie. Powiedział swym rozmówcom, że najważniejsze są dwie rzeczy: czysta woda i zdolność komunikacji z innymi waleniami na niższych częstotliwościach. I uważajcie na zwierzęta pochodzenia pozaziemskiego. Potem tak po prostu odpłynął, zanim odpowiedział na churalne pytanie, że co? Z czasem ludzie zauważyli, że inteligencja zwierząt rozwija się o wiele szybciej niż nasza. Przedstawiciele fauny konstruują skomplikowane egzokombinezony, dzięki którym mogą używać łap w podobny sposób jak ludzie rąk. Daniele w takich kombinezonach z pomocą mechanicznych ramion stawiają budynki. Niektóre zwierzęta budują w lasach domy przy użyciu najnowszych technologii. Instalują również kamery przemysłowe, aby mieć oko na ludzi chcących ściąć drewno na opał. Następnie zwierzęta opracowują swój własny język. Teraz porozumiewają się ze sobą bez obroży. Używają do tego gestów, dźwięków i zapachów. 100 lat później grupa jeleni i owiec zakłada firmę, która ma podbić kosmos. Ssaki wysyłają z Ziemi pierwsze rakiety i kolonizują Marsa wraz z ludźmi.